5 i 6. Numer 1 w pile. Rywalizacja z Nysą zakończona. Spodziewaliście się tego, że właśnie w Pile ta rywalizacja się zakończy? Po wygranym pierwszym meczu w Nysie naprawdę wierzyliśmy w to mocno, bo wygraliśmy tam bardzo ciężki, ważny mecz. W kotle Nyskim naprawdę ciężko się gra, my pokazaliśmy tam charakter, wygraliśmy. Naprawdę wierzyliśmy, że tutaj możemy wygrać dwa mecze. Najwięcej emocji, najwięcej problemów w tym trzecim secie. Co się stało? Koncentracja chyba troszkę spadła. No. Wygraliśmy 5 setów z rzędu, naprawdę dobrze grając. Oczywiście były błędy, ale konsekwentnie realizowaliśmy swoją taktykę. 5 setów z rzędu i takie troszkę rozluźnienie zawsze się wkrada, no ale najważniejsze, że udało się w końcówce wygrać. Raz zaczynacie tak naprawdę walkę o PLS z Płomieniem Sosnowiec, drużyną, która szczególnie tobie może być bliska. Jak widzisz szansę na wasze zwycięstwo w tej rywalizacji? Ja myślę, że my już możemy wygrać z każdym, no naprawdę, jeżeli przeszliśmy bardzo mocny Gorzów, jeżeli przeszliśmy bardzo mocną Nysę, czemu mamy nie wygrać z Sosnowcem, no. Także musimy w to wierzyć. Pokazaliśmy, że gramy naprawdę coraz lepiej, także trzymajcie kciuki za nas, a myślę, że na pewno się uda. 105 i 6.